Previously on Scoon Gaming's Capel Shake River. Proszę bardzo, tak o. No, kto jeszcze chce? Ta? Ty? Już mi stąd. Ja pierdula, kim ty jesteś? Co jest? Co to jest? What the fuck? Co jest z nią, kurwa? Ja nie wierzę. Nie. No nie. Odechciałem się. Bez kitu. No i co? To chyba ciebie pojebało, że będziesz mógł mnie straszyć. Tak, właśnie tak. Zostańcie tam i wszyscy będą szczęśliwi. Gdzie ty jesteś? Dobra. Zamiast ich zabijać, to ja po prostu sobie spróbuję im to zabrać. I wpierdalamy. Nie, oj nie. Kurde, 4 osoby oglądają. Niedługo widzę, że kolaboracja z Mr. Beastem będzie robiona. Oho. Dobra, najpierw jeden w taki sposób. Tak, o. Ciach. I drugi. O, proszę bardzo. Zdążyłem. Tak. No to jak 4 osoby oglądają, no to niech ktoś chociaż kurwa się przywita na czacie, a nie. Po prostu tak o, oglądają. To tak jakbym wszedł komuś na chatę i nawet się nie przywita, tylko po prostu zdjął buty i zaczął oglądać telewizor. Rozłożył się na wygodnie na kanapie, otworzył browara. Czyste chamstwo. Nie no, żartuję oczywiście. Siemano. Krzychu 0111. Subik wpadł. Zajebiście. Dziękuję bardzo. Jesteś kurwa spoko mordka. Precel mi o tobie opowiadał. Nie znam cię, ale cię już szanuję. Tak o. Podoba mi się to, że te zombie nie spawnują się w randomowych miejscach, tylko jak je już wyczyszczę, no to faktycznie już ich nie będzie, bo są gry takie, które jak zabijesz kogoś, a potem odejdziesz z tego miejsca, to oni się respią. I to jest mega niefajne. Jak to zrobić? John. Jeszcze nie. Muszę się dostać do warsztatu Williego. Pewnie ma tam pompę paliwową. No to rusz dusko. Przejeżdżam rurukiem tego stycznia. No jak się dostać? No coś, co rozstawiają wieczyści. Recel SL. Dziękuję bardzo za followka. To znaczy, że oni gdzieś tu są. Szacunek ogromny. Da się to otworzyć? Nie. Chyba w ogóle, że to jest tak. Siema, bagażnik, daj mi. Tutaj będzie. A, czyli ona się Czy ona się popsuła wcześniej, dlatego zginąłem.
To jest strasznie nie fair. Czy to znaczy? No ta, ona nie miała prawa wyjść z tego bagażnika, a wyszła. Pojebane gówno, zajeb mu felgę. Tutaj, stary, tutaj nie ma nic co do zajebania, chłopie. Ta felga nie istnieje już. Gościu mówi, kurwa, coś o felgach. Mam naftę? Nie mam nafty. Szmaty też nie mam. Trzeba jakąś szmatę, kurwa. Twoja chata? Zobaczmy. Wjazd na chatę robimy Preclowi. Opie, jaka piła. Kurwa, stary, wytłumacz mi, w jaki sposób udało ci się zostawić książkę w taki sposób otwartą. Kurwa, jaka zesztywniała, chłopie. Ja nie wiem, co ze z tą książką robiłeś. To nie piła, to talerz? No dobra, to ma sens w sumie. Na lodówce. Wiesz, wyciągnąłeś coś po prostu z lodówki i... Książka sztywna, żeby nie gubić stron. No kurwa, coś w tym jest. O, mam szmatę. Sprezel, znalazłem w twoim domu szmatę. Butelka po piwie, też się wszystko zgadza. Sorry, to moja ex. Nie no, wybaczam. Każdemu zdarza się robić pomyłki. Człowiek po prostu uczy się na błędach. No czemu ja tego nie mogę podnieść? A, maksimum. Nie wiedziałem, że tego też można mieć maksimum. Kibel spuść po sobie. No, kurwa. Chciałbym, stary, chciałbym. Ale niestety matula mnie nie wychowała aż tak. No nie no, nie ma nafty. Nie ma nafty, to też nie będę palił tego. Taktyczny łyk browara. Albo drugi nawet. Dobra. A to co? Alkohol? Środek sterylizujący. Gościu wyważył te drzwi, jakby jutra miało nie być. Dalej nie mam nafty. Tego chłopa trzeba zajebać, bo mi będzie przeszkadzał. Tak o, proszę bardzo. I teraz szybko uciekanko. Kurwa, nawet nie wiem gdzie. Dobra, na dach. Tak też może być. A, czekaj, bo oni się wspinają na dach, zapomniałem. Spierdalaj z tego dachu, tylko ja mogę na nim być. No, już mi stąd! Będą mi na dach wchodzili. Jest tutaj w ogóle coś na tym dachu? Ja w ogóle tak bardzo się chyba w tą grę, bo to jest dosłownie pierwszy level. Ja tutaj jestem już od godziny. Da się to otworzyć? Nie. Ja się bym srał pewnie w to grać. Wcześniej włączyłem sobie na... Nie możesz mówić słowa na P, stary. Nie wiem, czy cię nie wywaliło ze streama. Nie możesz mówić słowa na P, bo jest to obraźliwe. No. Najlepsze jest to, że na początku streama sam to powiedziałem, to słowo. I no i nie wiem, co się stanie. Będę musiał
usunąć streamka, a na YouTube'a po prostu wrzucę pocięte. Znaczy w sumie na YouTube'a mogę takie rzeczy mówić, więc nie wiem. Po prostu usunę tego streamka później. Mogę to otworzyć? Proszę. Wcześniej chyba mogłem. A, muszę jakiś klucz znaleźć pewnie. Czy strzelić po prostu. Ty, bo wcześniej, bo ja ogólnie muszę się przyznać, że na tym poziomie byłem. Grałem sobie wcześniej na trudnym, ale niestety ciężko mi szło bez tego moda, który wyłącza interfejs. No i sobie stwierdziłem, że dobra, będę grał, że albo gram na trudnym, ale włączam interfejs, albo wyłączam interfejs i gram na normalnym. No i sobie gram od nowa na normalnym. A i tak stały stream z tego, coś mi się z mikrofonem popsuło i w ogóle mnie nie było słychać, więc stwierdziłem, że a dobra, zacznijmy od nowa, ale na normalnym, bo nie wiem, co tu będzie z tą grą. Ona albo będzie fajna, albo nie będzie fajna. Na razie mi się podoba, tylko że ja, kurde, dopiero jestem na pierwszym poziomie. Pewnie, kurde, bekę ludzie ze mną będą cisnąć. Na czym grasz w ogóle? No na kompie sobie gram, a mam podłączonego kontrolera do Xboxa jedynki, znaczy Xbox One. Dobra, jest nafta. No i sobie wgrałem mody, wiesz, bo oryginalnie... O, kanister, zarąbiście. Ty, ja chyba miałem w ogóle misję zdobyć kanister, ale mogę się mylić. Maybe I'm just bugging. Co ja mówiłem? Aha, że mody mam wgrane. Nafta, zarąbiście. Na tryb pierwszoosobowy, no to jest zarąbiste. No i też właśnie, jak możesz zauważyć, na klawisz mam, że mogę włączyć i wyłączyć interfejs, co nie? No i wiesz, bez interfejsu po prostu fajnie to wygląda, bo się skupiasz w 100% na mapce. Ja próbuję jakoś nie odwalać w tej grze, żebyś po prostu się nie nudził, jak to oglądasz. Ale ja naprawdę frajdę mam z tego. Bo kurde, wiesz, patrz, jak masz interfejs, co nie, to możesz sobie patrzeć na minimapę, wiesz, widzisz, ile masz, kurde, hapsa, widzisz, jakie masz przedmioty, a to zabija. Co ja jestem jakimś cyborgiem, że mi się to przed oczami wyświetla, wiesz, wyłączam sobie to, po prostu chillujemy, panie, szukam tych potworów i lecimy, co nie, z tematem. Mogę to podnieść? Wow, stary. Ja będę bogaty, chłopie, jak wyjdę z tego levela. Mogę tu wejść? Ty, ale... No, brak realizmu, chłopie, w tej grze. Nawet mi nie pozwalają do skrzyni wejść. Potrzebuję ich. O kurwa! Mogłem to podnieść. No ja nie wiem. Benzyny bym się napił. No ja też stary. No bo tutaj są dwa gniazda, tak? No tak, są dwa gniazda. A ja? Ile mam nafty? 4! Ale tylko butelki po piwie 2. No dobra, robimy to. I kurde, włączę sobie, bo ja chyba teraz, jak spalę te gniazda, to chyba zrobię całą misję poboczną. Strefa lęgowa u szalonego Williego. Oh yeah. 48%, ale czemu tylko 48%? A, to są... Eksterminator stref lęgowych. Muszą oczyścić gniazda świrusów i strefy lęgowe, żeby zapewnić trochę bezpieczeństwa na tutejszych drogach. Wątki fabuły? Y? Wow. Później sobie to poczytam, poza streamkiem. Najgorsze jest to, że jak mnie zombie uderzy, to ja padam na 3 hity. Dosłownie muszę się ogarnąć, żeby oni mnie nie bili. Dawaj, wypal się, zobaczymy, czy coś jest w środku.
jak się leczy, trzeba zrobić sobie medykamenty, bandaż. Ja mam wytworzone już 5 na 5 i po prostu albo mogę tutaj kliknąć RT, żeby to użyć, albo po prostu lewą strzałkę, no i już. Jak się leczy w tej grze, no tak, dobrze, że mi poinformowałeś, że chodzi ci o tą grę, bo w innym wypadku po prostu stwierdziłbym, że chodzi ci ogólnie jak się leczyć, no to już miałem ci zaproponować pójście do jakiegoś psychiatryka, albo ewentualnie do lekarza, takiego zwykłego, co nie, jakiś kaszel może, czy kurwa korona, nie wiem. Koktajl regeneracyjny. Byłem teraz, grupowo z nim chodzę. Ale z lekarzem. Mój psychiatra chodzi ze mną do innego. Niedługo w tamten jeszcze będzie z tobą szedł do jeszcze innego i po prostu będziecie zbierać ekipę. Wspólne chodzenie do psychiatr. Ja tutaj byłem. Jestem idiotą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Naprawdę nie ogarniam. Bo ja jak gadam, to w ogóle nie zwracam uwagi na to, co robię. Przysięgam, wymaga kombinacji do sejfu motelu Frontier. Przysięgam, że wcześniej jak w to grałem właśnie, to... No, szukamy już innego. No. Jak grałem w to wcześniej, to... To kurde, bez problemu to otworzyłem. Ja nie wiem, gdzie ja to znalazłem. Wymagana kombinacja. Tutaj może będzie. Amunicja jest. O kurde, ile ja tutaj rzeczy mam w ogóle nieodkrytych. O, jest, jest. Kombinacja do sejfu. Nice. Nie, bo piszesz tutaj, żebym w necie obczaił. Nie, ja próbuję... Właśnie o to chodzi, że ten HUD mam celowo wyłączony przeważnie. Żebym po prostu tak jakby sam eksplorował tą grę, co nie? No i też trochę jestem właśnie zadowolony, że mam wyłączony, że zmieniłem tryb trudności, bo sądzę, że ja po prostu nie dałbym rady na trudnym, żebym po prostu się tylko stresował. Wskazówka. Ale z czym mam rzucić? Co ja tutaj dostałem rzucanego niby? Kamień. A, wabik. Wabik dostałem w tym. Ale ja nie wiem nawet, czy ja chcę go używać, a nie jak go się używa. Zadzwona chwila gitara, stary. Nie ma problemu. Do śmietnika można zajrzeć. A, można się schować do niego. Żeby się ukryć przed świrusami. Co ja będę uciekał? Ale i co mi to daje? Że ja to mogę rzucić? To mi coś da? Pójdźmy tutaj. I pewnie muszę to w to strzelić. Wyjebane mam. W takim razie. Szmata. To tylko puszka Coca-Coli, przysięgam. Utknąłem walko, na nic nie mam czasu. Line robiony jest kartą, banknot i rulon i ten posypany blat. Coś jak w kasynie, napierdala mywa bank. Ratunku nie będzie, stare błędy wszędzie. Stumilowy las ludzi ciągnie do przestępstw. Choroby psychiczne dokręcają śrubę. Stare no